sleighing in it. Reindeer are up and away in it. This year, Santa's sleighing it. Dreaming through the night while he's riding in the sky. It's Christmas Eve, look up in the sky. It ain't reindeer dashing by. An old Saint Nick riding high with a ho, ho, ho and a twinkle in his eye. Sleigh bells are ringing wherever he goes, and Rudy's gonna light the way with his nose. Santa's flying in from the North Pole, up on the roof and down the chimney he goes. This year Santa's slaying it. To jest w ogóle nowa ozdoba na choinkę. I bardzo ważna, w ogóle odkąd urodziła się Melasia, to zawsze co roku kupujemy jedną bombkę, w sensie no ozdobę świąteczną i po prostu ją podpisujemy. To powinna być z zeszłego roku jeszcze, a to jeszcze pewnie Melasia nie przyniosła. Trochę bombek leci, no daj Miśku. Tak, dzisiaj trochę ubierzemy, bo już Melasia tutaj i tak już rozbiera mi to pudło z bombkami, ale jutro to dokończymy z Adulkiem. A, no i to jest, słuchajcie, domek, jak widzicie. No i jako, że w tym roku się przeprowadziliśmy, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i... Wiecie, przeprowadziliśmy się tak bardzo spontanicznie, za tą przeprowadzkę jestem jakby wdzięczna Bogu, jeżeli mogę tak powiedzieć, chociaż zazwyczaj tak nie gadam tu na tym kanale, ale słuchajcie, przeprowadziliśmy się w czas, wszystko się udało, także jesteśmy tutaj bardzo szczęśliwi, no i wiecie, przed tym trudnym czasem podjęliśmy taką decyzję, nie wiedząc, że ten trudny czas nadchodzi i w sumie gdyby nie tamten czas, gdybyśmy się nie przeprowadzili wtedy, to już byśmy się teraz w ogóle nie przeprowadzili, bo po prostu wiecie, no korona by wszystko utrudniła. Dobra, suma summarum, nowa ozdoba na choince to po prostu domek. Wezmę tutaj markera i z tyłu napiszę, że to jest właśnie przeprowadzka 2020 rok, żeby było na lata, na pamiątkę. Założyłam już lampeczki i po prostu choineczka jest cudowna. Ja to po prostu jestem fanem choinki takim, że nie macie pojęcia. Dla mnie mogłaby cały rok stać. Także idziemy dalej zakładać nutki, jak to na muzyka przystało, nutki gdzieś tutaj na zewnętrznych. Ja w ogóle nie wiem, czy macie jakiś schemat ubierania choinki. Ja mam taki schemat, że te malutkie u góry, no dzisiaj domek jest w centrum, a im większe, tym bardziej na dole wtedy. No, także tak. Wcisnąć, a potem wow. A, to o, takie. Tymianek. Tymianek, no. Fajne buteleczki, nie? No. Tymianek, a to chociaż no. Jakiś lepszy? No, zobaczymy, jeszcze otworzyć, powąchać. I teraz dwójkę jeszcze, tak? No, dwa jest z drugiej strony chyba. Melasia, no wciśnij. Dwa. Tu. Mocno! No, otwórz i wyjmij. Wow, nowy i ciągle. W buteleczkach jest wszystko. No. No, wyjmij mocno. Mocno! Mocno! Sól himalajska. Wow. Nie jest taka tania. Nie, resztę nie. Ty już swoje wszystko rozpakowałaś, moje nie. No i mamusi. Pakistańska, krystaliczna. Pakistańska nawet. No, no Pakistan, to Himalaje tam są, nie? Aha, no. No weźmy się tam. Jest tu napisane, myśku. Ej, to nie czytaj! Aha.
A od spodu jest? No. Nie, to nie czytaj, bo to wtedy nie, nie ma sensu. No nie. Po co chcesz wiedzieć, ale co jest? Ale ty nie wiadomo, gdzie co jest. No to jest tylko napisane, i tak, co? I tak. Niespodzianka to niespodzianka. To weszło. Pora otworzyć kalendarz. W ogóle wstawię wam filmik z wczorajszego otwierania kalendarzy, bo nie dałam go we vlogu. I dzisiejszy, także będziecie mieli aż 3 okienka dzisiaj do otworzenia z nami. No, że wczorajszy wstawię filmik, a jeszcze dzisiejszy, więc oni obejrzą 3 okienka. Trójka? Trzeba znaleźć. O, jest. No to otwieraj. Schwarz, Fefa Schwarz Ganz. A, jest już napisane. To czarny pieprz. Czarny pieprz w całości. No to lubisz, nie? Kupujesz do młynka. No to spoko. Tu ląduje tutaj do reszty. I ciekawe jak te buteleczki, one są, mam nadzieję, że one są, weź odkręć jedną, zobacz, czy ona jest taka, że jest otwarta, że będzie można coś sypać, czy ma jakiś taki, wiesz, nie, nie, nie ma zabezpieczenie. A, nie ma nic, no to spoko. No. Gdzie można do czegoś wykorzystać. No, jak przyjdą goście, to się zrobi desery. Desery takie małe, żeby szybko poszli. Żartuję. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że mój żart jest taki cięty i czarny. Wszyscy wiedzą. No właśnie. Także. Ta-dam! Cześć, witam się z wami tak twarzą w twarz. Bo no pech chciał, że widzicie, znowu mam jakieś tam zapalenie, nie wiem, jęczmień, nie wiem co to jest. Boli, mam takie uczucie, jakbym cały czas miała coś na oku i od czasu do czasu po prostu zakleja mi się oko. No i akurat na vlogmas musiało to trafić, więc no nie nakładam na to makijażu, dlatego będziecie musieli znosić nie wiadomo ile vlogmasów z taką twarzą. No dla mnie też to jest wyzwanie, nie powiem, bo wiecie, ja nie mam problemu z pokazywaniem się bez makijażu. Czekajcie, Bibi to picie. No i wracając do meritum, nie mam problemu z pokazywaniem się bez makijażu, ale wiecie, no jednak lubię ładnie wyglądać. No kto nie lubi, wiecie o co chodzi. Także tak, widzieliście zlepek w sumie różnych filmików, trochę z wczoraj, trochę też z dzisiaj. Szykuję też dla was jeden taki filmik nagrywany normalnie kamerą w takiej, wiecie, fajnej jakości, żeby wam też coś takiego pokazać. Dzisiaj już nie mam sznurków, bo odcięłam te sznurki od razu po tamtym vlogu. Czemu mi nie powiedzieliście, że te sznurki tak widać? No i nieładnie. Także tak, kochani. Uciekam do roboty, jestem zasypana robotą na lapku i dzisiaj muszę niestety trochę czasu na to poświęcić, ale chciałam wam życzyć miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć, kochani!